co byście powiedzieli na modyfikację, która diametralnie zmienia rozgrywkę w Project Zomboid? Escape from Knox County pozwala nam poczuć się jak w prawdziwym extraction shooterze, gdzie przeprowadzamy rajdy, podczas których wykonujemy misje i zbieramy cenne przedmioty, które potem wymieniamy na pieniądze. Handlarze, ciekawe mechaniki czy nowe przedmioty to tylko cząstka tego, co oferuje modyfikacja, bowiem oprócz zombie czekają na nas też inne zagrożenia. Rozgrywkę rozpoczynamy w bazie wypadowej. Rozejrzałem się dookoła i kryjówka wyglądała na całkiem sporą. Przejrzałem półki, na których znalazłem podstawowe przedmioty potrzebne do pierwszego rajdu. Ważną kwestią jest umiejętne zarządzanie miejscem w naszym ekwipunku, ponieważ jest ono oparte o tetrisową siatkę, a więc nie włożymy już trzech worków cementu do naszych spodni. Po wzięciu kilku przedmiotów wyszedłem na górę, gdzie znajdowali się najrozmaitsi handlarze. Pielęgniarka poprosiła mnie o przyniesienie trzech bandaży, a zadanie pojawiło się w moim dzienniku. Sprawdziłem, co miała do zaoferowania w sklepie, a potem przyjąłem misję od pozostałych sprzedawców. Nie każdą misję będę w stanie wykonać na pierwszym rajdzie, ale warto mieć je w dzienniku. Wszystko gotowe, więc można ruszać na pierwszą wyprawę, najpierw jednak założyłem maskę, która jak się okazało odgrywa kluczową rolę. Obudziłem się w kaplicy. Jest to jeden z punktów zrzutu, natomiast aby się stąd wydostać, muszę dotrzeć do punktu ekstrakcji, jakim jest magazyn po drugiej stronie miasta. Mam na to 24 godziny, inaczej zabije mnie panujący w powietrzu wirus. Nie wiedziałem, jak wygląda sytuacja na zewnątrz, natomiast widoki zasłaniały mi drzewa. Wyszedłem ostrożnie przez okno, a wszędzie dookoła znajdowały się zombiaki. Chciałem przejść niezauważony, ale rzucił się na mnie pierwszy. Szybko przeszukałem jego ciało i chciałem zabrać zegarek, ale nie zdążyłem, bo nadchodziły kolejne bestie. Za chwilę wywiązała się z tego wielka walka, a ja kompletnie nie zwróciłem uwagi, że wytrzymałość mojej maski spada w zastraszającym tempie i zaraz miałem dostać nauczkę. Jak się okazuje, chusta jest najbardziej podstawowym rodzajem ochrony przed wirusem. Przebywanie obok żywych zombiaków sprawia, że przyspiesza tempo jej zużycia, więc nie opłaca się wdawać w walkę z wielkimi hordami. Ponownie założyłem podstawowe wyposażenie oraz pobiegłem do handlarzy kupić maskę, mapę taktyczną, kaburę oraz siekierkę, ponieważ nie miałem na półkach już żadnej broni białej. Na wszelki wypadek zabrałem ze sobą jeszcze berettę, gdybym znalazł się w tragicznej sytuacji. Rozgrywkę rozpocząłem w tym samym miejscu co wcześniej. Wyszedłem na zewnątrz i od razu ruszył na mnie zombiak, natomiast wolałem na początku odejść kawałek dalej. Widząc, że nie idzie nikt inny, zabiłem trupiaka siekierą. Ze stodoły zabrałem rurę metalową, a następnie przeskoczyłem przez płotek i ruszyłem dalej. Pierwsze co napotkałem to osiedle kilku domków, dlatego postanowiłem sprawdzić pierwszy z nich. W środku było kilka rzeczy, ale oprócz talerzy czy martwych myszy nie było nic ciekawego. Obecnie znajdowałem się w tym punkcie na mapie. Oprócz ekstrakcji miałem dwie misje do wykonania. Musiałem znaleźć kolbę do strzelby w miejscowym komisariacie oraz bandaże w aptece, dlatego ruszyłem w stronę centrum. Nie chciałem iść główną drogą, aby nie zwracać na siebie uwagi, dlatego kierowałem się wzdłuż rzeki. Problem był jednak taki, że ewidentnie zaczynało się ściemniać, a to nie wróżyło niczego dobrego. Przez drzewa zauważyłem parking ze stojącymi samochodami, więc chciałem sprawdzić, czy może tam coś znajdę. W środku schowka był jakiś shuriken oraz mapa, natomiast była ona bezużyteczna. Przeszedłem jeszcze kawałek drogi przez las i moim oczom ukazał się komisariat. Widziałem, że od strony ulicy jest trochę zombiaków, więc chciałem wejść niezauważony oknem. Rozwaliłem jednego umarlaka, a potem otworzyłem okno oraz wskoczyłem do środka. Szedł w moją stronę zombiak, ale zachowałem zimną krew i się nie ruszałem. Okazało się, że mnie nie zauważył, więc zabiłem go jednym ciosem z pleców. Przeszukałem jego ciało i było tu sporo ciekawych fantów. Zabrałem złotą obrączkę, która wyglądała na cenny łup, kolta, kaburę, kamizelkę oraz założyłem kurtkę policyjną. Zbrojownia znajdowała się za zamkniętymi drzwiami, dlatego sprawdziłem wszystkie biurka w poszukiwaniu kluczy. Nie udało mi się ich znaleźć, dlatego musiałem narobić trochę hałasu, który przyciągnął jednego umarlaka. Z ciała leżącego w zbrojowni zabrałem zegarek, natomiast w metalowej szafce znalazłem jakąś lunetę oraz przede wszystkim kolbę potrzebną do wykonania zadania. W międzyczasie usłyszałem jakieś huki, które zwabiły do środka kolejne bestie. Moja postać była głodna, więc zamknąłem się w pomieszczeniu i zjadłem puszkę z jedzeniem. Pierwsze zadanie wykonane, dlatego trzeba kierować się w stronę apteki. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, przywitała mnie ciemność, którą rozświetlała jedynie pobliska latarnia. Idąc dalej, plułem sobie w brodę, że nie zabrałem ze sobą latarki.
Po dotarciu do miastowych budynków postanowiłem wejść do środka jednego z nich. Wyglądało to jak opuszczona restauracja, a ja szedłem dalej korytarzem. Przy jednym z okien przestraszył mnie zombiak, więc je otworzyłem i zająłem się kilkoma z nich. Po wyjściu na zewnątrz okazało się, że wirus i zwykłe trupiaki to nie jedyne zagrożenie. Wirus, sprinterzy, czy zaskoczy mnie tu coś jeszcze? Nauczony doświadczeniem postanowiłem zacząć z czystą kartą, tylko tym razem z przemyślanymi decyzjami. Przed wyruszeniem zakupiłem u pielęgniarki GPS, który jest jednym z nowych przedmiotów oraz zamontowałem go na prawym pasku, aby mieć go pod ręką. Posiada on w sobie baterię, więc nie można go cały czas mieć włączonego, natomiast dzięki niemu będę mógł widzieć swoją dokładną lokalizację. Oprócz tego kupiłem zegarek cyfrowy, aby na rajd wyruszyć o odpowiedniej porze i nie zaskoczyła mnie noc. Żeby się nie rozdrabniać, postanowiłem na plecy zarzucić M5 i pierwszy raz czułem się dobrze przygotowany do rajdu. Miejsce spawnu było takie samo jak ostatnio. Tym razem los oszczędził mi hordę zombiaków dookoła kaplicy, bo leżały tu jedynie martwe ciała. Z pierwszego z nich zabrałem kolejny zegarek oraz kilka błyskotek. Cały czas nie wiem, które przedmioty są cenne, a które nie, natomiast tego dowiem się dopiero jak uda mi się stąd wydostać. Przez płotek przeskoczył jeden zombiak, więc go z łatwością zabiłem. Kierowałem się taką samą trasą co wcześniej i przy pierwszym domu spotkała mnie niemiła niespodzianka. Jak się okazuje, sprinterzy występują również za dnia, dlatego trzeba być cały czas czujnym. Ze środka dobijał się kolejny trupiak, więc go też zabiłem. Przeszukałem cały dom, z którego wziąłem jakieś śmieci. Jak zabraknie mi miejsca, to je po prostu wyrzucę. Najbardziej martwiło mnie to, że nie mogę nigdzie znaleźć jedzenia. Po wyjściu z domu chciałem sprawdzić, czy aby na pewno GPS działa i pokazuje moją lokalizację. Jak widzicie, jestem widoczny, dlatego to zdecydowanie ułatwi mi rozgrywkę. Kiedy maszerowałem w kierunku komisariatu, przemyłem jeden z kawałków materiału i okazało się, że mogę tworzyć z tego podstawową chustę, więc będę miał jedną na zapas. Po dotarciu do celu wszedłem do środka oknem, a potem zacząłem walić w drzwi. Maczeta zdecydowanie gorzej radziła sobie z drzwiami, a w międzyczasie musiałem załatwiać zombiaki zwabiane dźwiękiem. W pewnym momencie zacząłem słyszeć dźwięki, które dobiegały nie wiadomo skąd. Na wszelki wypadek zamknąłem okno oraz przeszukałem metalową szafkę, w której była kolba z zadania. Reszta szafek była pusta, więc nie zostało mi nic innego, jak wykonać drugie zadanie. Dotarłem linią brzegową do budynków, po czym odpaliłem GPS-a i mapę. Byłem dokładnie przy miejscu, gdzie znajdowała się apteka. Zanim jednak spróbuję wejść do środka, byłem zmuszony powalczyć z okolicznymi trupiakami. Udało mi się wejść do środka, ale kiedy usłyszałem dźwięk tłuczonego szkła, z automatu wybiegłem, aby te bestie nie otoczyły mnie w tych wąskich korytarzach. Po rozwaleniu dwóch marlaków, moja chusta była już na wykończeniu, stąd też wymieniłem ją na nowo. Miała pełną wytrzymałość, dlatego w spokoju mogłem zabrać się za walkę. W przypadku starć z zombiakami, prowizoryczna maska szybko traciła wytrzymałość, więc wytworzyłem kolejną chustę na zapas. W drzwi walił jeszcze jeden z nich, ale postanowiłem, że nie będę otwierał oraz po prostu przeszukam półki. Znalazłem tu jakieś leki oraz przede wszystkim jedzenie. Gdy zjadłem świeży ser, zauważyłem, że postać zdejmuje maskę do konsumpcji. Jest to ważna informacja, bo wówczas należy uważać, aby nie dać się podejść żadnemu zombiakowi. Myślałem, że bandaże potrzebne do wykonania misji znajdę za zamkniętymi drzwiami, natomiast znalazłem tutaj tylko butelki wody. Najwidoczniej jest to misja na inne rajdy. No nic, zostało w takim razie tylko dotrzeć do punktu ekstrakcji. Albo i aż. Przy starciu z kolejnym umarlakiem wbiłem poziom długich ostrzy, a potem wziąłem teczkę w rękę, która zapewniła mi 6 dodatkowych miejsc w ekwipunku. Skoro zapasy jedzenia były dosyć rzadkie, zaszedłem do lodziarni, skąd zabrałem trochę rożków. Gdy przerzucałem jedzenie z lodówki, pojawiły się pierwsze oznaki mdłości. Jest to indykator, który wskazuje, jak dużo czasu zostało do opuszczenia rajdu. Z tego miejsca do punktu ekstrakcji miałem po drodze jedynie osiedle mieszkaniowe. Mój ekwipunek był praktycznie pełny, więc zdecydowałem, że nie ma sensu już tam marnować czasu, dlatego poszedłem wzdłuż rzeki.
W odpowiednim momencie przebiłem się przez drzewa oraz doszedłem do drogi, którą musiałem przeciąć. Jak się okazało, dookoła znajdowało się sporo zombiaków, a ja nie zamierzałem ich zaczepiać, ponieważ część z nich mogłaby się okazać sprinterami. Ostrożnie przeszedłem przez środek i niestety dwójka zaczęła za mną gonić, na szczęście poruszali się z normalną prędkością. Zacząłem biec przed siebie, aby ich zgubić, a za chwilę zobaczyłem stodołę, która wyglądała jak miejsce, którego szukałem. W środku stała tabliczka z napisem Extract, stąd też wiedziałem, że dotarłem do punktu końcowego. Pojawiła mi się opcja powrotu do kryjówki i w tym momencie miałem pierwszy udany rajd za sobą. Od razu pobiegłem do handlarza, dla którego przekazałem znalezioną kolbę. W zamian otrzymałem 150 pieniędzy oraz bonusowo MP5 i pudełko nabojów. Wziąłem kolejną misję do wykonania i tym razem będę musiał dotrzeć do banku w Riverside i zdobyć dane z komputera. Podekscytowany podszedłem do maszyny, która skupuje przedmioty, ale niestety okazało się, że większości przedmiotów nie mogę sprzedać. Sprawdziłem listę sprzedawalnych przedmiotów w zakładce Money i były tu głównie leki, bronie czy ubrania, więc na przyszłość będę wiedział, co warto zabierać ze sobą. W takim wypadku nie zostało mi nic innego, jak upiększyć swoją kryjówkę niewartymi nic fantami. Dajcie znać, jak podoba Wam się koncepcja moda i czy chcielibyście zobaczyć z tego serię, a ja się z Wami żegnam i trzymajcie się.